Jo! Pola, lasy, doły, proszę Państwa, i my proszę Państwa, czyli ja i Wojtek Bajor, Dawid tutaj fotograf, i jesteśmy w Strachowie. W Strachowie jesteśmy, co się dzieje, Wojtek? Można powiedzieć, że przyjechaliśmy na dżem, na którym... Będziemy jeździć na rowerze, mamy różne rzeczy, które zaraz zobaczycie. Ja się tutaj dorobię bagażnika na rowery, Maciek Aniołkowski. A bagażnik jest fajny, chciałem Wam pokazać, że się mieszczą rowery i są daleko od siebie, nic się nie obija, ale Wojtek się pośpieszył. Nieważne, wypakowujemy się, ubieramy w ochraniacze, idziemy na hopeczki, pokażę Wam, co tutaj jeszcze będzie jeździło. I jednak jeszcze szybka przerwa, bo Wojtka użycie kompresora przerosło. Masz tu, Wojtek, o właśnie, końcówkę znalazł. Dzięki, Paweł. Ta proszę, pompka Ryobi. Wjeżdżamy, gdzie idziemy? Prawo czy lewo? Drzewo, nie wiem. Idziemy, proszę Państwa, tam się rozgrzać, a później idziemy tam na dużą linię. Tyk, proszę Państwa, tutaj jest dropik, tam jest mała linia z dwoma wybiciami. Mniejsze, większe, generalnie na małej linii się skupimy chyba wtedy, jak młodzież będzie tutaj miała swoje jakieś przejazdy, dżemik, swój generalnie triki będą robili. Teraz idziemy tam na ziemny skatepark się rozgrzać, a tu jest Paweł Legnia, który... Siema, widzowie. Powie coś mądrego. Kurde, ale Was fajnie widzieć tutaj, nie, że taki kawał, żeście przyjechali, nie? Zostańcie no. Z nami. Zostańcie z nami, bo będziemy robić sztuczki. Sobie jedziemy tędy, pyk, szark, zwolnimy, 2,7 śmigło i pyk, i tutaj opowarna flyout. I do góry. I tak kółka się rozgrzejemy, a może pójdziemy tam, na małą teraz. O, fajna karatka do czyszczenia butów, widzowie. Drabina może mniej fajna, ale jest git. Jak się tu jedzie na tą prawą, większą linię? Przed tym pompa i pomiędzy... Dobra. A ile masz lat? Miałem pytać przedtem? 14. O, no to super. To ja jadę tam, ty zaraz robisz klipa z dwoma barami, git? No i pięknie. No to jedziemy, widzowie, tu na małą. Pyk. Dropik. Pyk. I na drugą. Pyk. Ło, za szybko jest! Ło, jak jest szybko. Ale fajnie, jest zapasik. Będą młodzi mogli buzować. A z tym młodym to nieprzypadkowo powiedziałem flip dwa bary, bo widziałem, że wcześniej coś się na to tutaj zapowiadało, więc trzymamy kciuki, lat 14 i napiera. Flip z barem, jak nie teraz, to później, zobaczycie, będzie leży za bandą. No jest szybko na tą drugą, ale fajnie. Później tutaj przyjdziemy, jak będzie ten, bez trig linie, bez linia, bez style, wszystko dla młodziaków. A teraz jeszcze sobie dziabniemy ze dwa razy tą małą i idziemy na dużą. Ło, no za daleko, jest za szybko definitywnie. Ale zrobimy to mega bezpiecznie. I teraz na drugą będzie do flipa idealnie, tak myślę. Cyk, no do flipka super jest. Idziemy tam. Duże hopy, proszę Państwa, czyli całkiem spory step down i ogromna pierwsza hopa. Pierwsza hopa naprawdę ma słuszny rozmiar i lądowanie jest nie bardzo step-upowate, to znaczy nie ma dużego przewyższenia, więc myślę, że lotu tutaj będzie naprawdę, naprawdę dużo. Podobno są zapasy prędkości, więc całkiem fajnie. Tutaj mamy hipa w prawo, potem hipa w lewo i ostatnią hopę i quarter, ale to w sobie zobaczycie, jak skoczę. Nie ma co tam iść, nie ma co gadać. A teraz idę jeszcze szybko do auta przebrać koszulkę, bo przy tej trójce musiała się gdzieś tam przytargać, nie zauważyłem, więc się przebiorę, żeby być już piękny i elegancki, i wracamy do jazdy. Hugo Boss na breaklessie bez koszulki leci tam, salto na pierwszej, idziemy do góry, jedziemy, pyk, step downik, zobaczymy jak pierwsza, jaki wystrzał, proszę Państwa, elegancko tutaj hipek, kawał lotu tutaj i pyk, hipek w drugą, super, i ostatnia. Cyk, bardziutko, kłoterek na koniec. Cyk, do klina. Przemo, bije to pieruńsko wszystko. Ale chyba przez to, że nie ma step upów, jest wrażenie, że się długo spada. Ale ogólnie takie, kurde, wariaty, sendery, no. Od złamania nogi nie latałem takich hop. Generalnie dawno takich lotów nie było. Tęskniło mi się chyba za tym, więc od razu lecimy po raz kolejny. Ale tak w ogóle się tam na małych zaczął chyba dżemik, więc zaraz tam pójdziemy. Ale jeszcze muszę poskakać. Step downik i ogromne salto na pierwszej. Jedziemy i cyk, salto na drugiej.
Pych! Co? Za daleko, ale trójeczka, pych, siedzi. Odbijamy się od quatera. Pych. Co, drzemie tu trwa? No, tak myślałem. Łosiu, właśnie klip bara przywalił i proszę państwa, front no hand, klasycznie na tyłek. Łosiu, będą dwa flipy? Nie wiem, ale frontka z no handem chciałem, to nie tak się to robi, już nie? Widzieliśmy, nie tak, nie tak. A jak zrobić? Dużo dynamiczniej. Dobra. I jak wrócisz łapami, to ciągnij fronta dalej, bo jest mała hopa. Dobra, dzięki. No. Pyk. A tu Hugo Bosso, do amatorów się zapisałeś? Nie, ale chodź, coś pokażę. O, ale drugą połowę masz. Nie no, jest ciężko. Nie no, pedały chyba ogarniesz tu od kogoś. Kręcimy, jest już. O, jest Oktan. Jedzie Pascal, pomylił chyba kategorię. Przyjechał amator z Berlina. Oskarek, dawaj jakoś trika. Dobra. Dla widza. Dla widza. O nie, co to, grzyb? Nie, żołądz. Hopper spina. Na drugie hopie, a piękny na Fredrickson od Jibera jakiegoś. Ojo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 j. Ale jest młody, nie jest niszczalny, pamiętajcie o tym. Pan Uliasz. I dawaj. O, ty! By się tak na tyłku ślizgnął, jeszcze by pojechał. Tyber jakiś. Wow. Ojojojoj. Aż mnie zabolało. Sześć whip na pierwszej. Jedzie dalej. Cyk. Walka do końca. Tutaj Pascal prosto z Niemiec przyhamował. I wow. Dawno nie widziałem tak dziwnego fronta. A tego ziomala możecie kojarzyć z któregoś tam vloga z Lapomy, z tego co pamiętam. Jest i Oskarek. Flip! Chyba miał być z barem, ale coś tam brakło rotacji. Na chwilę jeszcze się tu pogapimy i idziemy latać duże, bo nie ma co. Flip, flip, hej! Ajajaj! Ja Oldzik do barka, chciał tam wcisnąć, ale nie da rady jeszcze. Tu jakiś fizik. Pascal, siódemeczka, leży, miałem iść jeździć, no ale tak sztuczkują, że... To jeszcze popatrzę. Pan Suder. I co to będzie? Chyba do dwóch ma być. Jedzie! Jedzie! Tu najczystszy jego skok dzisiaj. Pięknie. Dziękuję. Całe to przewracanie się nie poszło na marne, więc teraz mogę iść jeździć dużą. Pani Miłosz, ja chcę tak, zapłacić haracz to jest jedna rzecz. Jasne. Druga rzecz, coś zjeść. Dobra. Kazimierz dla ciebie. Proszę bardzo. Zapłać pan, bo nie mam już kasy. A ile to ba? Dyszkę. Czy to będzie grana? Nie. Nie? Nie. Fajne. Nie. Mega dużo lotu. Na pierwszej wyrzutnia. No, wiem. Jest wystrzał. No domyślam się. Ale. Cały dobra, życzę. Dziękuję pięknie. A! Wiktor się zbiera tutaj z salta na dużym rowerze, bezochronnego oczywiście, klasyk. I pojechał, step downik i tam będzie taki malutki. Cyk! No i normalnie ma to sal, cicho. O, bazowo coś tam się układa, tylko wiesz, co jest przemo najgorsze. Że tak bazowo, później przyjdzie taki moment, ale tak fajnie idzie, nie? Coś dodam i będzie, ała mój piszczel. Na spokojni widzowie, jakbym coś za bardzo tego, to mi dajcie znać, bo... Moment, bo tu coś się robi dobrego. No pachnie, jakby jadalne miało być. Halo, komentator, sędzia, czy całe grono tutaj sędziowskie. To już dżemik mamy? To już jest dżem, pół godziny dobre. Co? Ty gadasz? Już dżemik trwa? Tak, jest oczywiście. Nie słyszałem tego dużo nic. Widzom nic nie powiedziałem. I słyszeliście widzowie? Trwa dżemik, a ja siedziałem i plotkowałem zamiast jeździć. Więc trzeba się brać do jazdy. Jakiegoś fajnego lajnika wziąć, żeby coś tutaj z chłopakami się pobawić. Te sztuczki na rowerze. No i co? Sobie będę jeździł, sobie będę sztuczkował. Patrzył, oglądał i się cieszył. Tak, i wy też. I śmigiełko na koniec. Coś tam tą kierownicą sobie pokręcę.
Nawet jakaś tam linia się ulepiła, ale czego Wojtek brakuje do kompletnej linii? Zdecydowanie Tigerka. Ma Tigerek swoją drogą, ale proszę Państwa, step down. Brakuje step downa, nikt nie robi trików ze step downa, więc przydałoby się coś tam chyba zrobić, nie? Ja wiem, powiecie, ale Paweł pisze, ale uważaj, ale coś tam. No ale widzowie, no, jest jak jest, no. Co mi tu do tego? To jest The Rise. No wiem, co ma z tego? Proszę pana, to jest The Rise. Wszystko jak trzeba, proszę pana, również zajebiście. Ja truje w dół, jak wszystko, co, truje w dół? Tak, jak gościu, jestem skontuzjowany, chory. Ja nie mogę takich rzeczy. Aha, ja nie mogę. Dziadek stary, ale Jarek. Gościu. Pod kamerę. Gościu, dla widza, a to dla widza. A nie, to dla widza to inna sprawa, nie? Bo to wiesz, to na waszą odpowiedzialność. No i jest cały lajnik, proszę Państwa. No właśnie, jest to, o czym mówiłem, że się zacznie fajnie jeździć, tryczki fajnie gdzieś tam działają, się to pamięta. Fajnie jest, chciałby się dokładać do tego lajna i dokładać. No i idę jeszcze sobie coś tam dołożyć, pan Uliasz tutaj. O, pierwszą odpuszczę, chyba pod Bestrik się nastawia. Bo nie wiem, czy mówiłem, tutaj jest Bestrik, Bestline i najlepszy styl. Ja raczej do Bestline'a gdzieś tam bym, jak coś to się przymierzał. Ale to zobaczymy, bo też no nie mogę nic tam przebuzować, ale coś tam dołożę. Ale jednak uważam, żeby nie przegiąć pałki. Pyk i poprawione. I pierwsza i kłoterek. Pyk. Znaczy i pierwsza i ostatnia. Pięknie. Czemu, na co czekasz? Na zachód słońca. Nie, czekamy chyba na zachód, pokazałem młodym co mają robić, jak to się robi. Leci Hugo Boss, śmigło do no-handa. Breakless. Tak wysoko, że znikł, nie wiem co zrobił. I na ostatniej cannonballet bez jednej ręki. Tutaj jakieś obozowisko troli. Idziemy do pana Pilara. Co się tutaj dzieje? To odbywa się konkurencja highest jump. Skaczą wzwyż na kłoterze, proszę Państwa. I sobie popatrzymy. Wow! Pan Maciej Dobranowski, wysoko jest! Wow! Downsidezik, pyk, jest i downsidezik! No nie wiem już kto wyżej, nie wiem. Pyk, jak przyklejony. Dawaj Paweł, no to musimy zrobić. O! Dobrze, nie ma chłopa. Koniec tego cyrku. Ciach. Zrobił. Godzi ze stery, ale zrobił. Tam jest kategoria amator, jest Łosiu, jest Pascal, jest tutaj Ziomal i nie ma trzech miejsc, są trzy wyróżnienia, czyli wszyscy stoją na najwyższym stopniu tego niewidzialnego podium. Zapraszamy na górę Pawła Stachaka, brawa! Idę, patrzcie, idę do góry i nie tylko nagrywać. Co zgarnąłem? Zgarnąłeś kość przypraw prymat. Proszę bardzo. O, dziękuję pięknie. Pięknie jest. Cyk, pyk. Tu mamy najwyższy skok. To dostałem najlepszą linię. Najlepszą linię chyba jakąś. Czy coś tam wyróżnienie jest, także... Pięknie, gratulacje. Komuś nie chciało jeść, po prostu być jedyny do jazdy, no i... Tak było. Jest winko, proszę Państwa. I oficjalna część za nami, proszę Państwa. Słonko jeszcze na niebie, więc sobie z kolegami sobie polatamy. I co chciałem powiedzieć, no że chłopaki, młodzież pięknie już tryczki robi. Dobrze się dzieje. Daj mi dwupółkę, przeproś matkę, nie będę powtarzał. Kolego, ty masz dżibera. Co, Skarek, jadę za tobą, nie? Dobra. Ło, ale dobrze. Pogwoźne śmigiełko. I tu dwa śmigła. Dzisiaj to nie na mnie spoczywa klątwa, tylko na Oskarku. No ja tutaj ten. Oskarek ma pojeżdżone dziś. Tu
by było idealnie pod mojego downside'a. Ale ten step dining też się prosi tutaj o jakieś śmigiełka. Ale jak mówię, losu już nie kusimy, więc był to kolejny bardzo dobry dzień na rowerze. Wojtek, że zacząłeś tego vloga, to go skończ. Powiedz, jak się bawiłeś? Średnio. Dobra.